Kosmos to czwarta i ostatnia powieść Witolda Gombrowicza, wydana przez Instytut Literacki w Paryżu w 1965 roku. W Polsce ukazała się w oficjalnym obiegu dopiero pod koniec lat 80. Przeniosła ona pisarzowi międzynarodową sławę, która postawiła go w ścisłym gronie kandydatów do Literackiej Nagrody Nobla. W 1968 roku przegrał ją jednym głosem. I był ponoć murowanym faworytem do zwycięstwa w roku kolejnym, ale nie doczekał tego. ów światowy sukces wynikał po części z faktu, że kosmos jest pierwszą powieścią Gombrowicza w pełni kosmopolityczną, a przez to uniwersalną, nie ograniczającą się, tak jak trzy poprzednie, do polskiej tematyki, chociaż zawiązanie akcji nie wskazuje na to. Rozgrywa się bowiem w okresie międzywojennym w Zakopanem, do którego przyjeżdża narrator opowieści Witold, będąc wówczas studentem. Na miejscu spotyka swego przyjaciela Fuksa i razem wynajmują pokój w pensjonacie prowadzonym przez państwo Wojtysów z córką, jej narzeczonym Ludwikiem i służącą Katasią. Chociaż miejsce i czas akcji są w miarę jasno określone, to w zasadzie powieść mogłaby się rozgrywać wszędzie. Można nawet zauważyć, że te Zakopan lat dwudziestych są dla pisarza, który wyjechał z kraju w 1939 roku, rodzajem krainy w znacznym już stopniu nierealnej, znajdującej się za górami i lasami. Z powieści pieczołowicie usunięto wszystkie elementy, które mogły przypisać tę historię do jakiegoś konkretnego miejsca i czasu. Także same postacie są w dużym stopniu pozbawione cech wyróżniających je. Są one naszkicowane w enigmatyczny sposób. O Witoldzie wiemy tylko tyle że jest skłócony ze swymi rodzicami, ale nie wiemy dokładnie dlaczego. Ofuksie, się, że ma problemy z kolegą z pracy, Drozdowskim, którego drażni z niewiadomych powodów. Są to więc takie kłopoty, z którymi każdy może się w jakiś sposób identyfikować. Wyrażają uniwersalne niedopasowanie człowieka, czy to będącego jeszcze na utrzymaniu rodziców, czy też już prowadzącego samodzielne życie. Powieść wyraźnie wpisuje się w modną podówczas we francuskiej literaturze stylistykę, z jednej strony teatru absurdu, a z drugiej tak zwanej nowej powieści, z jej brakiem wyraźnie zarysowanej akcji i anonimowymi, pozbawionymi tradycyjnej charakterystyki postaciami. Z powieści Becketa i Joyce'a pochodzi często to używany strumień świadomości, sposób opisywania rzeczywistości poprzez ciąg luźnych skojarzeń. Polega on na odejściu od tradycyjnie budowanych zdań narzucających, co jest w nich ważne, a co nie. Narrator relacjonuje swe wrażenia, ale nie stara się ich uszeregować, układając je w monotonny ciąg niekończących się zdań. Wystarczy porównać, w jaki sposób napisane jest Ferdydurkę, by zauważyć wyraźną pod tym względem ewolucję stylu. Kosmos można potraktować jako rodzaj parodii powieści kryminalno-detektywistycznej opiera się na pomyśle, który Gombrowicz wykorzystał już raz w swym wczesnym opowiadaniu pod tytułem zbrodnia z premedytacją. Podobnie jak tam, mam do czynienia z opisem śledztwa prowadzonego w sprawie zbrodni, której nie ma, trzeba ją dopiero w trakcie tego śledztwa niejako wymyśleć. Wszystko zaczyna się od tego, że dwójka bohaterów znajduje powieszonego na drucie wróbla. Nie mogąc usunąć go z pamięci i zrozumieć powodów, dla których został powieszony, dorabiają oni następnie do niego kolejne zaobserwowane, a w istocie niepowiązane z nim zjawiska, układając je w rodzaj karkołomnego ciągu przyczynowo-skutkowego. Jednym z takich elementów, w oczywisty sposób nie pasujących do pozostałych, są usta służącej, lekko zdeformowane na skutek wypadku. Nie zraża to jednak naszych domorosłych detektywów. Wmawiają sobie, że pęknięcie na ścianie pokoju, w którym mieszkają, układa się w strzałkę. Podążają za tą strzałką, przeczesują ogród okalający dom, odnajdując powieszony na sznurku patyk. A następnie mając już dwa elementy układanki powiązane ze sobą tym, że oba wróbel i patyk zostały przez kogoś powieszone, sami zaczynają prokurować kolejne. Gdy Witold z nieznanych powodów dusi kota, należącego do właścicieli domu, i wierza go na sznurku, by pasował do pozostałych, w cudzysłowie poszlak. Zabójstwo Kota musi się w naturalny sposób kojarzyć z morderstwem, ukazanym w obcym Alberta Cami, powieści, która zapoczątkowała francuski egzystencjalizm. I tak samo jak u Camille, powody tego czynu są u Gombrowicza ostentacyjnie nieobecne. Nie da się do nich dotrzeć, bo ich nie ma. Chociaż można formułować na ich temat coraz bardziej niedorzeczne teorie. Kolejnym wydarzeniem do połączenia jest samobójstwo Ludwika, którego odnajduje główny bohater powieszonego w czasie wycieczki w góry. Wydarzenie układa się w jedną całość z poprzednimi i powoduje, że Witol dochodzi do pozornie logicznego wniosku, że sytuacja wymaga teraz od niego kontynuowania cyklu, zmusza go do tego, by zabił i powiesił córkę Wojtysów w Lenę. Świat nakreślony przez Gombrowicza jest światem, z którego usunięto znaczenia, bohaterowie pozostawieni są bez wyraźnego celu. Są oderwani od swych środowisk i od swej przeszłości. Ich pobyt u państwa Wojtysów nie zmierza do niczego. Muszą więc wymyślić sobie coś. Potrzebują jakiejś zagadki, potrzebują zbrodni. Przy czym brak wydarzeń w świecie realnym Kontrastuje tu z ich nadmiarem w sferze wyobraźni. Witold wydaje się postacią całkowicie życiowo bierną, pozbawioną aspiracji, prócz zabicia kota, zdaje się nie wchodzić w żadne interakcje z otaczającą go rzeczywistością. Ta rzeczywistość bowiem wydaje mu się pozbawiona znaczenia, wydarzenia są niepowiązane ze sobą, musi dopiero je jakoś połączyć, musi z rozbitych kawałków sklecić swój własny kosmos, zanim będzie w stanie w nim jakoś funkcjonować. Powieść pragnie nam udowodnić, że ów kosmos w istocie nie istnieje. Świat jest zbyt duży i zbyt chaotyczny. Przytłacza nas. Nasz mózg dokonuje rozpaczliwych prób łączenia, byśmy w ogóle byli w stanie jakoś podążać do przodu. Bez tego łączenia otaczają nas jedynie zdarzenia bez znaczenia. Wokół siebie mamy bezsensowną pogoń, w niejasny sposób podszytą motywacją seksualną. Widot odmawia uczestniczenia w grze seksualnej, i to powoduje, że dostrzega wyraźnie cały bezsens rzeczywistości. Jego symbolem staje się pod koniec słowo Berg, wypowiadane przez pana Wojtysa. Słowo pozbawione sensu, które możemy dowolnie wypełnić treścią i udawać, że oznacza coś istotnego, a następnie możemy się nim posługiwać niczym orężem. Kosmos z pewnością nie jest książką dla każdego. Wielu poczuje się zagubionych i zdezorientowanych tym, co tu odnajdą, chociaż jednocześnie jest to dzieło niezwykle zabawne. Napisane jest z typowym dla Gąbrowicza satyrycznym zacięciem w portretowaniu postaci, z niezrównanym słowotwórstwem, które zdaje się pozbawione granic. Wypełnia go luźna gra skojarzeń i zabawa językiem polskim, w której nikt do dnia dzisiejszego Gąbrowiczowi nie dorównał. Jest też klasyczną antypowieścią, jedną z prób napisania książki niemożliwej, z której autor usunął stopniowo wszystko, co wydało mu się zbędne bohatera, fabuę, sens, ostateczne wnioski. To, co pozostało, to samo doświadczenie życia. Jest to próba dotarcia do samej istoty człowieka, ukazania jego egzystencjalnego zagubienia w świecie, w którym nie ma już żadnych stałych, bo zostały one przez kontrkulturę lat 60. odrzucone jako element starego porządku. Bohater Gombrowicza, zmagający się ze swoją polskością i swymi społecznymi korzeniami, dopiął swego, odrzucił je całkowicie. Nie ma już tradycji, z którą mógłby walczyć i która mogłaby go ograniczać. Ale powoduje to również, że nie ma niczego, czego mógłby się złapać. Pozostał sam, teraz musi swój świat na nowo zbudować, mając świadomość, że wszystko, co powstaje w jego głowie, jest nieprzymocowane do niczego i jest przez to większym lub mniejszym nonsensem.